Sennheiser i Profile USB mikrofon. Czy ten mikrofon w przybliżonej cenie do Yeti będzie lepszy? Tego spróbujemy dowiedzieć się w tym odcinku. For broadcasting, sorry, podcasting and streaming. Co tutaj jeszcze mamy? Informacje w języku angielskim. Zasilany USB typu C, kardiolalny. 20 herców do 20 kHz, sound pressure level 125 dB. Przy 1 kHz, wow. Otwórzmy pudełko, prezentuje się premium. O, Sennheiser jest to marka premium. Wszystko, co miałem Sennheisera było ultra premium i było bardzo dobre. No, zobaczymy, czy jakość jest utrzymana. Otwórzmy. Tadam. Wow. Nie sądzisz, że on jest taki malutki. No to yeti jest przy tym gigantyczny, razy trzy. Co on taka, taka bzika, ale maluteńki jest. No dobra. Wersja ze standem i z takim pokrowcem. Ja mam taką biedną. Ja stand mam To, z, to wiecie, z tym to, to, to po co? No, to mi wystarczająco. No, to zobaczymy, nie? 3-metrowy kabel jest. No, nie wygląda na 3-metry, ale. No, nope. zobaczymy. Pewnie ma 3-metry. Co by nie miał. Wejście oczywiście na odsłuch jest. No to musi być. Bez tego mikrofon bez odsłuchu. To, to, to tak. Ale to jest. Od 5 do 15 cm front i tył, także tu, tu gdzie są przyciski, gdzie, gdzie są pokrętła, to jest front, żebyś wiedział. No, to sobie można tutaj pozmieniać Dlatego jest właśnie bardzo mute gain, mix i handphone control. No, to nie jest tak zaawansowany tutaj na, na przodzie jak Yeti no, ale zobaczymy. Podłączmy i przetestujmy, aczkolwiek ten ten stand. Fajny to jest. zobaczmy taki tego. Dobrze stoi. Powiem ci, że siedzi nieźle. Nie, nie jest go łatwo pchnąć. A to podłoga nie jest taka. No, no nie jest śliska super, ale dobrze, ale lekki jest. Czy jakoś tutaj tak. Aha. Hm. Proszę bardzo, Sennheiser USB-C. Tu się go odkręca. I do, I do uchwytu. Przykręca. Proszę bardzo. Fajne rozwiązanie. I tak słychać pięknie z tego wspaniałego mikrofonu Sennheiser. No, czy wspaniałego to się okaże za chwilę? Trzymam go. Jak, jak widzisz, w ręku jakieś 20 cm odbuzi. Oddalmy się 60 cm, a może nawet więcej odbuzi. I zwiększmy gain do maksimum, maksymalny gain, jak tam nie klepujemy za, za mocno, myślę, że nie, no jest to kawał od ode mnie, bardzo, a jak, jakbyśmy dali z boku, no i tutaj może już być różnica, ale może i nie, no ładnie to wszystko mi się tutaj na grafie pokazuje, ale jak to wyjdzie w praniu, to zaraz się tego yy, dowiemy. Oczywiście nikt nie będzie tak latał mikrofonem, jak testy, to testy. Zmieńmy sobie ten gain na niższy, bo to jest zbyt duży gain. O, i teraz już jest na połowie. Możemy oczywiście zejść jeszcze niżej na ćwiartkę, a nawet do praktycznego zera. O teraz ledwo co słyszysz. Dajmy na praktyczne zero. Jest na praktyczne zero. Dalej mnie coś tam tak nawet. No dobrze. No dobrze. No dobrze, zwiększmy sobie. Zwiększmy, zwiększmy. Oczywiście jest guzik mute. Świetli na czerwono, jest i regulacja słuchawek i tak dalej, no to i tak nie będziesz tego słyszał, mogę Ci jedynie po powiedzieć, że działa bardzo prawidłowo. Mikrofon jest cały wykonany z metalu, teraz zróbmy taki troszeczkę nieprofesjonalny test, można powiedzieć, no ale czemu by nie, połóżmy go sobie na półeczce, bo ja to tak nie, nie za bardzo mam, tego sobie zabierzmy, ciach, ciach, i Postukajmy w płeczkę. Czy przenosi się to bardzo? Czy to się przenosi? Mocno postukajmy w stand. Czy ten stand? No, trochę ślisko jest. No właśnie. Przenosiło się bardzo? A może nie? A może trzeba będzie włączyć Yeti i porównać go z Yeti, który jest, jakby nie było, dużo, 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 dużo większym. Urządzeniem jest to zupełnie inny mikrofon, ale porównać warto, jak jest taka możliwość, to yy, czemu nie. No i teraz sobie zmienimy Sennheisera na pięknego. O teraz się włączę. Czy słyszycie różnicę? No właśnie, czy różnica jest gigantyczna. Oni jest tak troszeczkę z boku, jak może tutaj w tym miejscu. Czy jest ta różnica? Na korzyść, no właśnie, na korzyść którego mikrofonu będzie mm, różnica? Czy Sannheiser zrobi gigantyczną robotę? No właśnie, tego. Napisz mi, właśnie o tym napisz mi w, ko w komentarzu. A co gdybyśmy puścili sobie w tle na przykład muzyczkę? Takie są przecieki w Sannheiserze. Sennhe Sennheiser. yeti. Yeti, yeti, yeti. Dobrze, przełączmy z powrotem. Może nie jest to ultra profesjonalna, recenzja, ale no myślę, że na wiele tutaj rzeczy zostało odpowiedziane. Moim skromnym zdaniem jest to sprzęt bardzo wysokiej jakości. Metalowy. Nie jakieś tam plastikowe guziki, nic się tutaj nie rusza, nic się tutaj nie rusza także jakieś luzy czy coś takiego. Wszystko zrobione bardzo dokładnie i bardzo profesjonalnie. Jakość jest no, Ultra. Tu jeszcze taki to Mogę sobie kupić z takim standem, Szybko się to odkręca, fajnie. Napiszcie, jak jakoś, audio. Myślę, że oba robią porządną robotę. No, to zupełnie są inne mikrofony. Yeti to wiecie, to domu. No, ile tam jest funkcji? To jest taki niezaskomplikowany, elegancki, bo jest. To ten, ten kabel tak nie jest tutaj, bo to taki taki kabel nieoryginalny, ale to, to, to nie ma znaczenia. Ja bym ten oryginalny kabel to jeszcze byłoby bardziej byłby elegancki, ale jest elegancki, piękny i rewelacyjnie brzmiący, czyli do takiego pięknego studia może być idealny. Pozdrawiam i polecam.